dann verliehen wurde von dort. Und dann gab es eben noch hier diese Erweiterung. Was, das ist doch ein Totschlag. Es war noch geplant, diese neuen Schneider zu bauen. Von hier oder das ist das dann für die Grafik. Für die Flugzeugproduktion. Ich dachte, in diesen 46 Querkammern sind wir drei Querkammern. Ja. Und das ist, hier ist auch zu begehen, ja? Nein, also der Weg. Und das hier? Auf diesem Abschnitt. Der Weg, der heute sozusagen begehbar ist, der geht hier vorbei, an der Kammer 46 vorbei, durch die 45 durch, bis zu diesem Punkt, das Kammer 44. Und da, das werden wir gleich sehen, dann kommt man halt nicht mehr weiter. Czyli w taki sposób możemy dotrzeć tylko przez komorę 45 do końca i więcej już okay. Nie jest udostępnione. Also es gab, ein Großteil existiert noch. Es gab zwischendrin vielleicht mal Einstürze von der Decke oder auch Grundwasser überflutet. Aber ein großer Teil existiert immer noch, nur ist eben heute nicht, nicht gesichert. Hm? Ja. Te komory szły tam aż dalej, prawda? No, one są. Większa część tych komór istnieje nadal, przy czym część była niezalana wodami gruntowymi, bądź też zasypana, a na pewno zabezpieczona tak, aby nie stanowiło zagrożenia Das ist auch insofern Teil der Schwerpunktsetzung der Gedenkstätte, weil diese ersten vier Kammern, das waren die Kammern, die sogenannten Schlafstollen, in denen die Häftlinge am Anfang untergebracht waren. Te cztery pierwsze komory poprzeczne to były tak zwane sypialnie dla więźniów, gdzie przebywali na początku, kiedy jeszcze nie został dla nich stworzony obóz na zewnątrz. Wir sagen das auch immer den Besuchern, es gibt manche Besucher, die ja, sehr technikbegeistert sind, sich sehr für die Technikgeschichte interessieren und auch diesen Mythos der Waffenfabrik immer noch haben. Dann sagen wir mal, es war keine Waffenfabrik, es war hauptsächlich ein unterirdisches Konzentrationslager. Przychodzą tutaj tacy odwiedzający, którzy są przede wszystkim nastawieni na fenomen broni, która była wtedy tutaj produkowana. Chcą wiedzieć jak najwięcej. My mówimy im, to nie była fabryka broni, lecz to był obóz koncentracyjny. A na czym oni spali tutaj?
Wir werden auch sehen, was die Kröten aussagen, die Bette für die Herdmühle. Oder gibt es keine Ausstattung mehr? Keine Ausstattung mehr. Es gibt eine Zeichnung und den Raum gibt es noch. Ich zeige Ihnen gleich. Nie ma wyposażenia tych komór. Jest rysunek, jak wyglądało wyposażenie. I jest pomieszczenie. Gestelle eben hier zeigt, mit den Schlafplätzen und sehr, sehr eng. To jest rysunek, który wykonał więzień, który przeżył obóz koncentracyjny. Przedstawię tutaj te cztery właśnie prycze, takie jak gdyby poziomy prycz i bardzo ciasne tam ulokowane więzie. Und es gab auch keine Toiletten. Man hat Benzinfässer halbiert und als Toilettenersatz eingestellt, aber das war hygienisch katastrophal. Es gab sehr viele Krankheiten. Nie było żadnych toalet przewidzianych, po prostu beczki na paliwo przypoławiało się, przycinało się i one służyły jako zbiorniki na odchody. Und Sie merken es auch, es ist sehr kalt, wir haben nur 8 Grad hier drin, die Luft ist sehr feucht und es wurde hier immer gearbeitet, also Tag und Nacht. Es war immer laut, Sprengungen und es gab so viel Staub in der Luft bei den Explosionen. Widzicie tam 108 stopni Celsjusza, bardzo wielkie powietrze, bardzo duże zapleczenie ludzi. Dodatkowo środki wybuchowe, które były w użyciu i pełno pyłu w powietrzu. Więc takie warunki tutaj właśnie panowały. Dobro przechowywali, nie była na piwo. Aby całą tą górę zdemontować, krótko mówiąc, i zatrzeć wszystkie ślady właściwie. Niestety nie udało się, to jest właśnie tyle, ile pozostało po tych próbach wysadzenia. Es hat nicht geklappt, den ganzen Hügel zu sprengen, deshalb hat man die Inneneinrichtung und die Eingänge zugesprengt. Also den ganzen Hügel konnte man nicht sprengen, das hat nicht funktioniert. Ja. Deshalb hat man die Inneneinrichtung, also die ganzen Stollen von innen eben gesprengt. Ja. Und das sind die Folgen dieser Sprengungen und die Eingänge. Więc tak, no to co się udało, to właśnie próby wysadzenia stoleni. Widzimy tutaj właśnie, co do czego doprowadziły i oczywiście udało się zasypać wejścia do szkoły, nie było wprost do szkoły. Also für uns ist das heute, es gibt keine Rekonstruktion, weil wir sagen, es ist ein Tatort und wir zeigen die Spuren, wie wir ihn auch gefunden haben. Dieser Ort wurde Anfang der 90er wieder geöffnet, also war 40 Jahre eben nicht begehbar. Es hat ansonsten 95 wieder geöffnet und wir dokumentieren einfach die Spuren. Więc tak, nie ma przemowy o rekonstrukcji, bo nam nie chodzi o rekonstrukcję. Pokazujemy ślady zbrodni takie, jakie one zostały zastane przez nas w 1994 roku. To miejsce zostało znowuż otwarte i udostępnione wcześniej dla szerszej grupy osób. No nie istniało. I to pierwsze kontenery przedzwiły się na początku tworzenia tej sztolni tutaj. No i teraz mamy sytuację na rysunku, którą tam mieliśmy przedstawioną. Należy właśnie z warunki tego tunelu. Das, was wir hier sind, das sind die Spuren der V1-Produktion, die ab Juni 1944 hier drin war. Das sind noch einige V1-Teile oder auch Teile von Maschinen. Ja. Czyli to, co tu Państwo widzicie w niektórych momentach, to są elementy broni V1, która tutaj od czerwca 1944 roku była produkowana. Tam jest tylna część V1. O. Panie Włodzimierzu, tamto jest tylna część V1. Ein Teil von V1. O, to. Jeden ein Teil des Hinten. Eingebaut wurde. A to są kule, to są te kule, gdzie były żyroskopy. Jedna kula, druga kula. Tam były żyroskopy, te urządzenia.
64, masz 45 stron do przeglądnięcia. To jest właśnie to, co było. No które są? Tu są. O, to są te kule. W środku tam są te urządzenia naprowadzające. Mhm. To jest właśnie część V1. Mhm. I sobie jeszcze zobaczymy, panie Włodzimierze. A, tam są wszystkie te wręgi, te opaski, które to były. Od V2 też. Mhm. Tam jest też, o, widzi pan? Mhm. Większa część V1. Mhm, tak. Są to wymieszane wszystkie. Tak, to jest takie wszystko pogiel-mogiel, ale to jest widzę V1, dużo V, praktycznie V1. Była jakaś montownia pewnie. No to widocznie albo magazyn. No widzę, proszę mówić. A tu są oryginalne części V1. Widać cały cubek tutaj. Cubek jest, są klawy, są stereogonowe. Tu jest klasy stereogonowe. Masa części. Wszystko masa części, ale stawie. Jeden woda chyba. Całe żebro to